Cześć kochani, witajcie na kanale Szumi Mama. Dzisiaj dostałam mega dużą dostawę porzeczki czarnej. Niestety moje dzieci niespecjalnie lubią porzeczkę czarną, dlatego dzisiaj będziemy z niej robić dżemy i soki. I to jest chyba najlepsza forma, w której moje dzieci po prostu te porzeczki akceptują i jest to fajny dodatek nie tylko do naleśników, placków, ale również super nadaje się taki dżem do ciast. A dzięki temu, że właśnie porzeczki mają w sobie pektyny, to nasz dżem będzie gęstniał mega szybko. Jeśli macie porzeczki, to ja polecam dodawać porzeczki do różnych innych dżemów i wtedy to będzie to taki naturalny środek, żeby szybciej nasz dżem gęstniał i nie musimy, mówię, używać żadnych chemicznych rzeczy. Wystarczą nasze tutaj porzeczki. Niestety nie mam wagi, więc nie jestem wam w stanie powiedzieć, jaka jest tutaj tego ilość. Jeśli chodzi o jakiekolwiek proporcje, to ja daję wszystko do smaku. Dlatego nie podaję wam proporcji, ponieważ uważam, że każdy po prostu tyle, ile chce cukru, to tyle tego cukru doda, tak dla smaku. Tak, żeby faktycznie ten dżem był słodki, ale nie przesłodzony. Zapraszam! Oczywiście na początek trzeba wszystko umyć. No, tę porzeczkę się naprawdę bardzo szybko myje. Zobaczcie, wszystkie takie brudki jakieś, te to się osadzają na zewnątrz, więc naprawdę to dosłownie parę minut, nie wiem czy to widać. Oj, teraz pewno widać lepiej. Naprawdę parę minut i mamy wszystko już umyte. Całość wrzuciłam do garnka. Ten garnek ma 11 litrów i zobaczcie, on jest zakryty mniej więcej tak połowę, troszeczkę ponad połowę. Wstawiamy to na ogień i teraz ja wiem, w wielu przepisach podają, żeby zalać to wodą i to dużą ilością wody. Ja polecam dawać dosyć szeroki garnek, po prostu na samym początku dosyć intensywnie mieszać, żeby właśnie nam się nic nie przypaliło, dosyć szybko, żeby te owoce puściły sok. Natomiast, no możecie, mówię, na sam spód troszeczkę, odrobinkę wody dodać. Ja chyba nawet przy jagodach dodawałam taką uciupinkę, ale to tam faktycznie robiłam trzy rzeczy na raz i nie mogłam stać przy tej kuchni tutaj i mieszać, więc bałam się, że coś może mi się z tym stać. Ja to już chwilę, tutaj sekundkę mieszam, jak widzicie, na ogniu i teraz będę dodawać cukru. Tego cukru na początek dodam szklankę na razie. Po dodaniu cukru zaraz spokojnie puszczą sok. W międzyczasie umyłam już słoiczki i zalewam je gorącą wodą. Minęło 5, może 10 minut i zobaczcie, już puszczone jest mocno sok. No i co? Nie będziemy teraz czekać, bo możemy oczywiście, jeśli chcemy zrobić tylko sam dżem, to możemy poczekać, aż to się oczywiście mega pięknie nam tutaj ten cały sok wyparuje. Ale ja nie będę czekać, tylko po prostu zrobimy sobie porzeczkowy sok. Więc zaraz jeszcze dosłownie poczekam z 2 minuty, aż jeszcze tego soku się zrobi ciutek więcej i będziemy ten sok przelewać do butelek. W kuchni pomaga mi Jaśminka, tak? Pomagasz mamie? I soczek przelewamy. Zobaczymy, ile nam tutaj tego wyjdzie. Przygotowałam sobie 3 butelki. Zapomniałam wam powiedzieć, że dodałam jeszcze 2 szklanki cukru. Niestety okazało się, że to jest za mało. To, co wcześniej dałam, było jednak to dosyć kwaśne i podejrzewam, że po prostu nie będzie tak smaczne, jak powinno być, dlatego jeszcze to dosłodziłam, ale tak jak mówiłam wcześniej, wszystko zależy od tego, jakie macie owoce, jak bardzo po prostu lubicie słodkie te dżemy. Ja naprawdę staram się tego cukru używać mało, ale jeśli chodzi o porzeczki,
one bywają jednak dosyć kwaśne, więc mimo, że te są mega już dojrzałe, to jeszcze tutaj tego cukru trzeba było dodać więcej. Sok porozlewany, teraz jeszcze wrzuciłam po raz kolejny na gaz i jeszcze przez parę minut, o nie wiem, czy w ogóle coś widzicie, bo paruje niesamowicie. Przez parę minut jeszcze tutaj to podtrzymam, ale zobaczcie, jest to już naprawdę mega gęste. Oczywiście dopiero tak naprawdę jak wystygnie, to będziemy mogli zobaczyć, jak gęsty jest nasz dżem, ale ja już widzę, że on już jest praktycznie gotowy, więc zaraz będziemy go przekładać do słoików. Gotowy dżem przekładamy do słoiczków. Jeśli nam się coś zabrudziło, te ścianki, to tutaj całą górę wycieramy, słoiczek zakręcamy i gotowe. A oto podsumowanie dzisiejszych prac. Mamy tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 słoików dżemu, z tym, że jeden jest taki, taka połóweczka, oszukany. I do tego wyszły mi 4 słoiczki, 4 właśnie buteleczki soku, ale te 3 to jak widzicie są dosyć duże. A w międzyczasie przyjechał mój zbieracz i powiedział, że on zważył, ile mieliśmy tych owoców, więc okazało się, że 5 kg. A zapomniałam wam powiedzieć, że oczywiście możecie na zakończenie to zapasteryzować przez 15 minut w gorącej wodzie. Dzięki wielkie za oglądanie, mam nadzieję, że wam zachęciłam do robienia takich super dżemów z czarnej porzeczki. Moje dziewczyny dorwały się do garnka. Dziewczyny, i co smakuje? A to chyba najważniejsze.